Ostatnio w nasze ręce wpadło kilka różnych urządzeń marki Netatmo, których dystrybutorem w Polsce jest firma Horn. Są to gadżety kontrolowane za pomocą naszego smartfona, tableta lub komputera, które pozwalają nam lepiej panować nad naszym własnym domem, nawet gdy jesteśmy daleko poza nim. Należą do nich m.in. kamera, która rozpoznaje twarze domowników, czy zestaw będący domową stacją pogodową. Właśnie o nim opowiemy w tym materiale i przedstawimy pokrótce jego użytkowanie. Podstawowy komplet Netatmo Weather Station składa się z dwóch czujników, jednego do postawienia w domu i drugiego do zamontowania na dworze. Sposób ich ustawienia lub montażu jest bardzo klarownie przedstawiony w dołączonej instrukcji, więc nikomu czynność ta nie powinna sprawić najmniejszych problemów. Konfiguracja tych modułów również jest prosta. Przeprowadza nas przez nią jak za rękę aplikacja na nasze urządzenie mobilne z iOS-em lub Androidem. Tak jak zostało wspomniane, aby móc rozpocząć korzystanie z domowej stacji pogodowej, należy przejść przez konfigurację w aplikacji na smartfona lub tablet. Jeśli nie posiadamy żadnego z tych urządzeń, możemy to zrobić na komputerze. Wszystko odbywa się za pomocą naszego konta w usłudze Netatmo, na które logujemy się w aplikacji mobilnej lub w przeglądarce internetowej na komputerze. Gdy już połączymy się w stacji pogodowej z naszą domową siecią Wi-Fi, pozostaje nam już tylko dołączyć moduły. My do testów dostaliśmy dodatkowo miernik opadów oraz wiatromierz. Z naszym kontem możemy także powiązać dodatkowe stacje, jeżeli zechcemy je dokupić, po to, by przykładowo móc sprawdzać jakość powietrza w różnych pomieszczeniach naszego domu. Montaż dodatkowych modułów również jest jasno opisany w dołączonych instrukcjach, sprawia jednak więcej problemów niż montaż samej stacji, gdyż należy go dokonać w odpowiednich miejscach. W przypadku wiatromierza jest to dach naszego domu, co może być dla niektórych nie lada wyzwaniem. W przypadku deszczomierza jest nieco lepiej, gdyż wystarczy położyć go gdzieś w ogródku lub wystawić przed domem. Urządzenie jest już w pełni skonfigurowane, przejdźmy zatem do jego obsługi. W dowolnej chwili możemy przejrzeć informacje zebrane przez czujniki i dodatkowe moduły, otwierając aplikację mobilną lub wchodząc w przeglądarce na komputerze na stronę mynetatmo.com. Oczom naszym ukazują się informacje o stanie powietrza w naszym domu oraz pogody poza nim. Z informacji o wnętrzu mamy temperaturę, wilgotność, a także poziom hałasu oraz stężenie dwutlenku węgla. Szczególnie ta ostatnia wartość może okazać się przydatna, gdyż aplikacja powiadamia nas, gdy dwutlenku węgla w powietrzu znajdzie się niebezpiecznie dużo i wiemy dzięki temu, że najwyższy czas wywietrzyć trochę dom. Co do informacji z dworu, z aplikacji jak z barometru odczytać możemy ciśnienie, a także temperaturę, zarówno rzeczywistą, jak i odczuwalną i wilgotność powietrza. Mamy również pokazaną ogólną jakość powietrza z dworu, co może pomóc nam w podjęciu decyzji o ewentualnej przeprowadzce w mniej zanieczyszczone miejsce. Są tu także dane zebrane z dodatkowych modułów, ilość opadów z deszczomierza czy siła i kierunek wiatru z wiatromierza. Pomiary dokonywane są regularnie, co pewien czas. Lecz możemy także dokonać pomiaru na żądanie, dotykając góry głównego modułu stacji. Choć w aplikacji mamy od razu wyświetloną prognozę pogody na najbliższe dni na środkowym pasku, możemy też sami pobawić się w meteorologów. Po obróceniu ekranu wyświetlają się na nim wykresy przedstawiające zmiany różnych wartości z możliwością dowolnego dostosowania zakresu czasowego. Widząc, jak wcześniej zmieniała się temperatura czy ilość opadów, jesteśmy w stanie przewidzieć, co nastąpi w przyszłości. Z pewnością nie każdemu z Was taki sprzęt będzie niezbędny do życia, docenią go jednak osoby, którym zależy na polepszeniu warunków bytności i mieszkania lub chcą mieć bieżący ogląd na stan pogody u siebie, będąc poza domem. Również entuzjaści technologii, którzy zamiast zerkania na termometr wolą sprawdzać temperaturę na smartfonie przed wyjściem z domu, mogą pokusić się o zakup tego urządzenia. Jeśli materiał Wam się spodobał, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, rzucić okiem na inne materiały na kanale Wideotesty oraz zasubskrybować go. Dajcie nam znać w komentarzu, czy takie wykorzystanie nowych technologii wzbudziło Wasze zainteresowanie. Ceny urządzenia i linki do sklepów, gdzie możecie je znaleźć, znajdziecie w opisie i segmencie kart.